Szczęść Boże, witam Cię w poniedziałek, 4 tygodnia Wielkiego Postu i zapraszam Ciebie na 100. odcinek Słowa o Słowie SOS. Ale zanim rozważanie, to zapraszam do modlitwy kolektą, czyli tą modlitwą liturgiczną dnia. Wszechmogący Boże, Ty odnawiasz świat przez święte sakramenty. Spraw, aby Twój Kościół czerpał z nich życie wieczne, i udzielaj mu pomocy w życiu doczesnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. No bardzo przeogromnie się cieszę, że dotrwaliśmy do 100. odcinka. To jest wielki dar Pana Boga. Jemu to poczytuję, bo przyznam Wam się szczerze, przy 100. odcinku, zanim przejdę do rozważania, że te 100 odcinków powstawało pośród różnych emocji, wielokrotnie, dziennie. Miałem po kilkanaście różnych myśli, takich w głowie doradców, żeby już zaprzestać to nagrywanie, bo tam jak nagrywałem coś takiego bardzo dla mnie bliskiego i ważnego, że czułem, że to będzie po prostu petardy odcinek, nagle wyświetleń 30 kilka, 40. Mówię, no nie może być tak, mówię, no tracimy te zasięgi. Ale wiem, że to słowo trafia i w ostatnim tygodniu dostałem kilka takich, miałem rozmów ludzi, którzy dziękowali za ten SOS i to było takie dla mnie doświadczenie. Wtedy, kiedy miałem takie po ludzku załamkę, to był taki motor świadectwa ludzkiego. Dlatego cieszę się i mam nadzieję, że będziemy kontynuować to nasze spotkanie, że warto dla tych kilku. Oczywiście chciałbym Was o to prosić, bo to nieustannie mobilizować, że też no nie chodzi o zasięg, nie chodzi takie tylko o podbijanie tych cyferek, ale chodzi o to, że jeżeli dla Ciebie jest to słowo bliskie, ja dziękuję za każdy komentarz, już na początku, to wejdę w rozważanie, ale chciałbym Cię zaprosić do tego, żebyś, kiedy to dla Ciebie coś jest bliskiego, poślij to gdzieś, wyślij. Jest kilka takich osób, szczególnie których wiem, że posyłacie, udostępniacie, czy to na Facebooku, na stronach parafialnych, czy na różnych grupach, tutaj szczególnie Szczecin i okolice. Jestem bardzo to wdzięczny i przeogromnie jestem za to wdzięczny, ale potrzebujemy takiej mobilizacji. Na tyle nie mogę, oczywiście, nie mogę od Was wymagać, nie mogę mieć jakichś pretensji i nawet nie mam, ale mogę Was i chcemy Was do tego zachęcić. Dzisiaj słowo, które nam mówi właśnie o zaufaniu, o uwierzeniu temu słowu. Kiedy najpierw Pan Bóg przez proroka Izajasza mówi o tym, że chce nas zapraszać do zupełnej nowości, że my często wspominamy, chcielibyśmy coś po staremu, chcielibyśmy się nawrócić, chcielibyśmy iść za Panem Bogiem, ale po staremu. Nieraz tak jest, że przychodzicie, mówicie, no jak byłam młoda czy młody, albo w jakiejś wspólnocie, to tak łatwo miło było się modlić, inaczej przeżyłem Eucharystię, a teraz na starość, czy na ten jakiś taki wiek dojrzały, jakoś mi to przychodzi z trudem. No i dobrze, bo nie może być tak, że masz się modlić tak, jak miałeś lat 20, 30 czy 50, kiedy masz teraz 70 albo 80. Mamy się modlić, przeżywać wiarę i spotkanie z Panem Bogiem na miarę tego, co teraz w moim życiu się dzieje. W tym właśnie momencie, bo nasza wiara podlega rozwojowi, podlega drodze. Chciałbym od razu przejść do Ewangelii, bo powiązać to słowo, gdzie widzimy Jezusa, który spotyka się z dworzaninem, z urzędnikiem królewskim, który przemierza drogę do Jezusa około 45 km z Kafarnaum do Kany Galilejskiej. Idzie z tego miejsca, bo jego dziecko, bo jego syn choruje, idzie do tej Kany, potem 45 z powrotem, 90 km podejmuje droga, bo wiara to jest droga. Wiara to nie jest stabilność. To jest pewien jakiś nasz, jest oczywiście nasze zmaganie, nasz wysiłek, które dokonuje się w drodze, w przemijaniu. Bóg najpierw przez proroka Izajasza mówi, chce Ci dać coś nowego, zaprosić Cię do jakichś nowych przestrzeni, do jakichś nowych rzeczywistości, przede wszystkim no właśnie w tej rzeczywistości duchowej, w tej rzeczywistości modlitwy, w tym doświadczeniu spotykania się z Panem Bogiem. Że nie możemy jechać na tym wózku, kiedy raz się nawróciłem, raz przeżyłem jakieś rekolekcje, raz jakąś przeżyłem spowiedź i potem całe życie. Nie, potrzebuję ciągłej zmiany, potrzebuję tej nowości, do której dzisiaj Pan Bóg nas zaprasza i którą nam zapowiada. Nowości. Czy ja chcę tej nowości? Ja też patrzę na swoje życie i widzę, że dużo mówię o tej nowości, o świeżości, o słuchaniu Ducha Świętego. Ostatni sobotni vlog o tym, że Duch wie, kiedy chce. A jednocześnie widzę, jak jestem bardzo przywiązany do swoich właśnie takich utartych ścieżek.
do swojego czasu, jak kaznodziejstwa, do jakiejś form modlitwy, że nie zawsze łatwo jestem otwarty na jakąś nowość, na jakąś nową formę modlitwy, no bo do czego się przyzwyczaiłem. Ja nie mówię, że ta moja forma teraz jest zła, a nowa musi być dobra, ale często jestem uparty i z tej upartości potrzebuję nawrócenia. Dzisiaj Jezus uzdrawia człowieka. Czytamy tą Ewangelię Janową w ogóle od dzisiaj właściwie do świąt wielkanocnych i trochę kilka dni później jeszcze będziemy codziennie, poza może tam dwoma wyjątkami, kiedy nam wypadną różne święta, między innymi też uroczystość świętego Józefa w przyszłym tygodniu, to będziemy czytać codziennie tak naprawdę Ewangelię według świętego Jana. I Jan, kiedy czytamy, to trzeba też zrozumieć, że przede wszystkim te Ewangelie, te fragmenty, które Kościół czyta z Ewangelii Janowej, one w pierwszym kościele były przeznaczone dla katechumenów, czyli dla tych, którzy przygotowywali się do przyjęcia sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego, tych, którzy wchodzili w kościele, w kościół, w życie kościoła. Trzeba też w takim kontekście nam rozumieć, bo ten czas Wielkiego Postu też nie tylko jest czasem pokutnym, ale jest czasem odnowienia wiary, odnowienia też owoców chrztu świętego w moim życiu, tych sakramentów, chrztu, bierzmowania, Eucharystii. I będziemy słuchać te lektury, będziemy otrzymywać te katechezy, które mają w nas, którzy przyjęliśmy te sakramenty, odnowić tą drogę. I tym jednym z takich odnowy drogi jest zasłuchanie w Słowo, uwierzenie Słowu. Jezus powiedział temu dworzaninowi, temu urzędnikowi królewskiemu, idź, twój syn żyje. I coś, co jest takie znamienite, jest jakby centrum tej Ewangelii dzisiaj, to są te słowa, które napisze nam Jan, że uwierzył człowiek Słowu. Uzdrowienie dokonało się natychmiast. Ale to, co dokonało się najważniejszego w tej historii, to nie tylko uzdrowienie. Oczywiście to jest ta historia, w której Jezus chce powiedzieć każdemu z nas. Zależy mi na Tobie, chcę Twojego uzdrowienia. Naprawdę, Bóg chce Twojego zdrowia. Bóg się nie zgadza na to, co którego w życiu przeżywasz. To, co najważniejsze dokonało się, to, że ten dom, nie tylko ten urzędnik, ale cały jego dom, cała jego rodzina uwierzyli, otrzymali łaskę wiary. Bo to jest słowo, które chcę nam też powiedzieć. I to też doświadczam wielokrotnie, kiedy spotykam ludzi naprawdę chorych, wierzących, którzy oczywiście chcieliby być bardzo zdrowi i wszystko robią, żeby to zdrowie odzyskać, ale jednocześnie ludzi, którzy gdzieś mocno trzymają się różańca Pana Boga, Maryi, Słowa Bożego i mówią bardzo odważnie, z wiarą, no, że właśnie dziękuję Panu Bogu, że nie stracili w tym wszystkim wiary, że nie stracili w tym spojrzenia na Pana Boga, że nie przestali Mu ufać i że dla nich to jest naprawdę najważniejsze. Bo ja ostatnio miałem takie zmagania, ci, którzy mnie tu słuchacie, wielokrotnie o tym mówiłem, też w takim kaznodziejstwie na żywo często o tym mówię, że zdrowie nie jest najważniejsze, że coś jest w życiu ważniejszego. I tak trochę się czasem zmagałem, że no może zbyt odważnie to mówię. Ale kiedy tak się zmagam i pytam, to widzę, jak Pan Bóg podrzuca mnie różnych ludzi, którzy właśnie to przeżywają, świadomie swoje życie, świadomie swoją wiarę w choroby, w cierpieniu i mówią, najważniejsze, za co Panu dziękuję, to za to, że nie straciłem, czy nie straciłem wiary. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, cześć. No i do zobaczenia, mam nadzieję, w 101. odcinku SOS.